politycznych ciekawostek, natomiast znaczy, my mieliśmy takich fajerwerków, że jakieś nowe otwarcie, że wreszcie macie program, że postanowiliście, że deklaracja ideowo-programowa, nad którą tyle czasu pracujecie i nie jesteście w stanie jej wypracować, wreszcie będzie. I z tą deklaracją ideowo-programową pod pachą profesor Grodzki razem z prawdziwą prezydent ruszą w Polskę rozmawiać z obywatelami, a nie tylko mówić, że PiS jest zły. Powiem szczerze, tego się spodziewałem, na to liczyłem. A ja się ucieszyłam na początku, że pan rozróżnia partię polityczną, czyli Platformę Obywatelską, od klubu, czyli Koalicji Obywatelskiej, bo w tym, znaczy na tym całe rozróżnienie polega, że deklaracja ideowa, o której pan redaktor raczył wspomnieć, to jest deklaracja Platformy Obywatelskiej, partii politycznej. Natomiast wczoraj mieliśmy posiedzenie klubu, czyli również Platformy oczywiście też, ale również partii, które wchodzą w skład koalicji. I na tym posiedzeniu klubu, tu mam nadzieję pozytywnie pana zaskoczę, właśnie nad propozycjami programowymi dyskutowaliśmy, nie tylko, bo sporą część klubu poświęciliśmy na, uważam, bardzo ważną rozmowę z kandydatem na rzecznika praw obywatelskich. Czyli panem profesorem Wiąckiem, którego ponoć nie rozumiecie do końca i który was nie przekonał, przynajmniej z takimi newsami można się spotkać, sięgając po strony internetowe, co niektóre. O, to pan jest do przodu. Ja nie jestem specjalistą od prawa konstytucyjnego, więc ja mogę oceniać pana profesora i wczorajszą rozmowę z nim pod kątem pytań, które padały, i jego odpowiedzi. Mi się podobały. Na przykład poruszył senator Marek Plura poruszył kwestię narodowości śląskiej, języka śląskiego, no bo to też są tematy, do których prędzej czy później może sprawa obywateli trafić do rzecznika właśnie praw obywatelskich. Ale ta dyskusja była bardzo długa. Ona trwała prawie 2 godziny, więc zajęła nam sporą część naszego wczorajszego spotkania. Mnie profesor Wiącek przekonuje, ale tak jak mówię, rozumiem, że nie wszystkich. To nie znałam tej opinii. Ale uśmiecha się pani poseł. Uśmiech jest bardziej wymowny, aniżeli słowo, które w przestrzeni się pojawia. Ale nie, tworzymy jakiś mit, jakąś legendę budujemy, czy też rozmawiamy o faktach, które nie są do potwierdzenia. Gdyby was profesor Wiącek przekonywał, to nie byłoby sytuacji takiej, że byłoby musowe nakazywanie posłom już dziś uczestniczenia w posiedzeniu Sejmu, które będzie się odbywało lada chwila i kiedy będzie kwestia Rzecznika Praw Obywatelskich na tym posiedzeniu Sejmu stawiana. A jeżeli wy się już dzisiaj zaczynacie, a właściwie nie dzisiaj, bo pilnujecie się, mamy dziś środę, pilnujecie się co najmniej od niedzieli już, upewniając się, że ten będzie brał udział w posiedzeniu, to znaczy, że wy nie macie pewności co do tego, kto zagłosuje za panem profesorem. Jak pana słucham, to mam wrażenie, że jestem bardzo do tyłu z takimi informacjami, bo wydaje mi się, że obowiązek uczestniczenia w głosowaniach, jak również posiedzeniach Sejmu, parlamentarzyści wszyscy mają i zawsze. Tak, to prawda. I tutaj nie trzeba na parlamentarzystach, zarówno posłach, jak i senatorach, jakiegoś specjalnego nacisku wywierać. Być może w Prawie i Sprawiedliwości tak jest, tego nie wiem. Ale na pewno nie w Platformie Obywatelskiej, czy szerzej w Koalicji Obywatelskiej nie ma takich nacisków, bo też nie musi być. I co więcej, zapewniam pana, że parlamentarzyści z Koalicji Obywatelskiej są w pełni przekonani do tego, żeby uczestniczyć. Pani poseł, może mnie pani zapewniać, natomiast rozmawiam z pani kolegami z Koalicji Obywatelskiej i nie są do końca przekonani. Mają swoje inne typy, ale te typy niestety nie zostały wskazane. Ja mogę odpowiadać oczywiście za siebie. Nie znam tych głosów, o których pan mówi. Być może za mało czytam portali, które pan redaktor czyta. To w rozmowie bezpośredniej akurat można uzyskać informacji, aniżeli dać się na przykład zwieść niektórym portalom internetowym. Dla mnie kluczowe jest to, że mamy szansę wybrać realnie Rzecznika Praw Obywatelskich, że mamy szansę przegłosowania tego w Sejmie,
dzięki głosom z Porozumienia, bo przypominam, że Jarosław Gowin i inne osoby z Porozumienia, ale również z PiS-u, podpisały się pod kandydaturą profesora Więcka, więc chociażby to świadczy o tym, że profesor Więcek w jakiś sposób ich przekonał, że jest to osoba, która nie jest osobą reprezentującą żadną ze stron sceny politycznej. I ja tak sobie wyobrażam Rzecznika Praw Obywatelskich. Co więcej, mi się zawsze podobało u Rzecznika Praw Obywatelskich to, jak on niezależnie od tego, w jakiej władzy, ale musiał pokazywać, gdzie władza narusza wolności i prawa obywateli. No taka jest jego rola. Więc jeżeli my dziś mamy możliwość wybrania... Tak, a co z tą wrażliwością społeczną, która jest niejako obligatoryjna, jeśli chodzi o kandydaturę wskazaną przez Sejm? O tej wrażliwości społecznej pana profesora nic nie wiadomo, wrażliwości działalności społecznej, no chyba że pani wie coś więcej. Ale wiadomo, że jest... Konstytucjonalistą, no, prawnikiem, no tak, to wiadomo, ale to trochę mało. Osobą utytułowaną i również przez Radę Wydziału wskazaną, więc to wszystko ma znaczenie. Ta wrażliwość społeczna, myślę, że jest pomijając fakt, że uważam, i tu pozwolę sobie panie redaktorze wtrącić takie swoje przemyślenia, uważam, że wszyscy mamy wrażliwość społeczną i nikt z nas od tego nie ucieknie. To prawda, jedni większą, drudzy mniejszą, inni wcale, no ale rzeczywiście ten podział, którego pani dokonała, jest prawdziwy. Myślę, że wszyscy mamy, ale Rzecznik Praw Obywatelskich to jest osoba, która ma się kierować prawem. To jest osoba, która oczywiście... Rzecznik Praw Obywatelskich ma się kierować dobrem i interesem obywateli, a nie prawem. Ale oczywiście, no przecież tak, prawo stanowi pani poseł Golbik chociażby. Słucham? Że prawo stanowi chociażby pani poseł Golbik jako ustawodawca. Tak, ale no zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami powinien pilnować tego, żeby nikomu nie działa się krzywda. No ja mam bardzo dużo przemyśleń związanych z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. On często to jest osoba, która musi stawać w obronie prawa osób, o których społeczeństwo chciałoby nie słyszeć. Tak jak w przypadku, to za kadencję akurat Adama Bodnara, ostatnio czytam z jego kadencji raport, rzecznik, który musiał stawać w obronie więźniów z zaburzeniami psychicznymi. To są takie często grupy, jednak funkcjonujące w naszym społeczeństwie, od których większość ludzi się odwraca. W ogóle nie chce słyszeć o więźniach, a już o tej kategorii więźniów, którzy jeszcze w dodatku borykają się z problemami psychicznymi. No pamiętamy tę sytuację, była taka sytuacja kiedyś chyba w zakładzie karnym w Malborku, jeżeli mnie pamięć nie myli, tam chłopak został skazany prawomocnym wyrokiem sądu, mimo tego, że był dotknięty psychicznie, żeby nie używać określenia chory psychicznie, bodajże za wafelka czy za coś w tym rodzaju, został posadzony w tym areszcie, zlitował się naczelnik, który zapłacił za niego karę, no to wtedy koalicja rządząca PO-PSL podziękowała panu za pracę. No, powiem szczerze, Pamiętam tą sytuację i ja uważam, że zawsze takie sytuacje się zdarzają i to niezależnie od tego, kto aktualnie rządzi. I tutaj nie zamierzam bronić żadnych rządów. Z panią można godzinami rozmawiać, a ja niestety mam 15 minut i tych 15 minut powoli dobiega końca. Niestety. To błyskawicznie. Kwestia Michała Dworczyka i tego, co zostało ujawnione. Jego konto zostało zhejtowane, konto jego małżonki zostało zhejtowane. Jak pani odbiera ten hejt, czy też jakby to powiedzieć, strollowanie, zhejtowanie, zhakowanie ministra Dworczyka? No, mogłoby bawić to, co teraz pokazała się nie tak dawno kolejna informacja o tym, że na tym mailu ministra Dworczyka było CV dyrektora odpowiadającego za bezpieczeństwo rządowe. I to wydawałoby się takim trochę scenariuszem do filmu komediowego, ale to jest przerażające, że jednak służby, które w Polsce odpowiadają za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie, nie są w stanie właśnie o to bezpieczeństwo zadbać. No mamy, przypomnę, że mamy wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że on się zajmie takimi kwestiami. Nie wiem, na ile się zna na nowych technologiach, takich jak
internet, e-mail, coś, co wydaje nam się dzisiaj oczywiste. Wyczuwam złośliwość w głosie pani poseł. Słucham? Wyczuwam złośliwość w głosie pani poseł. No bo to jest złośliwość, bo uważam, że akurat wicepremier Kaczyński, który odpowiada za bezpieczeństwo, nie orientuje się we współczesnych wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem. Nie orientuje się w tym, że dzisiejsze bezpieczeństwo, które dotyczy zwłaszcza osób zajmujących najważniejsze stanowiska w państwie, to jest cyberbezpieczeństwo. I tutaj mamy, jak widać, ogromne tyły. Ja mogę być tylko zaniepokojona, bo tak jak mówię, mnie to nie bawi, mnie to przeraża, bo niestety mam podejrzenia, że te służby, które powinny się tym zajmować, zajmują się wieloma innymi rzeczami, a nie tym, czym powinny. A druga sprawa jest taka, że no nie są dobrze funkcjonujące państwo musi przestrzegać pewnych zasad i musi działać według ściśle określonych norm. Jeśli minister Dworczyk korzysta z prywatnego maila w celach służbowych i na tym prywatnym mailu otrzyma poufne informacje, niejawne informacje, to świadczy o tym, że to państwo nie może funkcjonować tak, jak powinno, że to państwo działa no, niezgodnie ze wszelkimi normami. Ja nie wyobrażam sobie, żeby w Stanach Zjednoczonych ktokolwiek pozwolił na to, żeby tak ważna osoba, bo jednak minister Dworczyk jest bardzo ważną postacią. Kandydatka na prezydenta Stanów Zjednoczonych została zhakowana i jej konto. No ale to też prywatny mail, prawda? Ale ja kandydatka. Ja mówię a minister Dworczyk w ogóle jeszcze w czasach pandemii, zwróćmy uwagę, odgrywa jedną z kluczowych ról w polskiej polityce. I niedopilnowanie takich spraw, pozwolenie na to, żeby informacje niejawne znajdowały się u niego na prywatnym mailu i żeby one zostały zhakowane jest przerażające. Tylko takie opinie są możliwe w reżimowych mediach. Marta Golbik, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję pani, dziękuję państwu. Dziękuję do widzenia, bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia. Polskie Radio 24. Słowem